Będziemy to odplamiać, ten nasz ten. W ogóle tu kupiłam, nie mam pojęcia jakim cudem on jest pod pachą cały brudny. Od tego. Jak pod pachę? No może z ryżem. Pod pachą? Za dużo z psiuszami siedzi. Zdecydowanie. Wychowany przez psiusze. Okej, okay, tu mamy naszą marchewkę. Dobra, zrobimy sobie przed, zobaczymy czy to działa. Jeszcze nigdy mi nie wyszło, ale może tym razem przy publiczności wespnę się na wyżyny mych umiejętności i zbiorę to w całości. No, to tak. To pokaż te plamy, bo ich nie tak, o. Jest, jest. No. Tu. I tu. Może tu będzie widać lepiej? No widać tu widać, i tu. Widać, widać. No i tu jeszcze kolano, ale na szarym to tam może być łatwiej. Dobra, i mam pierwszy dings. To taki odplamacz, odplamiacz mydło galasowe. Będę to psikać. I jeszcze gacioszki. Gdzie to było? Tu. No i nic, żeby się nie zmarnowało. Żeby się nic nie zmarnowało. Ty byś mamie pomógł. Ja wiem. I teraz zimną wodą. Wszyscy mówią, zimną wodą zapieraj, absolutnie nie ciepłą, zimną zapieraj. Nie wiem jak to się ma do zamaczania, natomiast wezmę i to przepiorę w zimnej wodzie z tym mydłem i potem zasypię takim czymś. Mhm. Syn mnie instruuje po prostu tam z ojca. A ten cały jakiś tam doktor coś tam? Zawsze mówię coś tam. No to jest Hejtman. O kurde. Co ja sobie kupiłam Hejtmana. Hejtmana? Serio Hejtman? No. Hejtman. Co za ciulek? Nawet nie potrafi odplamić ty. No, tylko gadać te wszystkie Hejtmany. Nie, ja tego nie spiorę. Ja po prostu do wyrzucenia wszystkie rzeczy odplamione od marchewki. No tak to wygląda. Ale bardziej mi zależy na tej bluzce niż na tamtym. Włożę to tu, zasypię to tym. O, tu jest jakaś miareczka. Cholerę, komuś miareczka. To jest miareczki. O, ktoś kto dodał. Strasznie się unosi. Jest jakiś tu toksyczny. Boże, dobrze, że potem żelu dla dzieci wypiorę. Nie będę się tłumaczyć. Jak się marchewka spierze, to wszyscy będą brać pomysł. Jak się nie spierze, to wszyscy mnie. Hejtman, no. Dobra, zostawiamy to i idę do Mikołaja, bo on dzisiaj ma, musi gadać z mamą, nie może gadać sam. Blim! Znaczy, że już muszę iść. Blim. Patrz, jaki tu perfekcyjny kojek ci mama z tatą zrobili. Z podusek. Jak, podoba ci się ten kojek podusek? Ale kochanie, mamy godzinę za 7:10. O 8:00 idziemy się kąpać. To jest godzina 10 noszenia. Ja wiem, że tobie to nie przeszkadza, ale mama jutro do fizjoterapeuty idę z kręgosłupem. Przez właśnie takie godzinne noszenie, kochanie. Jeźmy się. Ty z mamy się śmiesz? Daj do parka. To będzie mi tutaj. Odpaliłam skakankę. Docięłam sobie ją. Słuchajcie, to jest taka ultra fajna skakanka. I stwierdziłam, że przez skakanie najwięcej się spala tłuszczu. Znaczy zrzuca bebechy. Tyrki się trzęsą i ujednaje się po poślad. Aktualnie mój max to 10 minut z przerwami. Jakbym tak dotarła do pół godziny. Mam wrażenie, że moje piszczelki by się wyłamały jak bocianie piętki. No Mikołaj, dobrze. Musimy poskakać się potem. Aż wydziwiać tylko z tym małym synem. I wydziwiać, tańczy dzisiaj przy tu lat i cały czas zrobić. I całowanie. Normalnie wszyscy, którzy mają moje dzieci, powinni być tacy chudzi, nie? Co się człowiek ugoni tam a nazad. Spyrki są odporne na bieganie do dzieci. Chyba, że biegasz w dresie. Skakanka, czas start. To jest jako moja druga aktywność z dwóch aktywności, które mam. Tańczymy,
i skakanka. Chociaż stwierdziłam, ostatnio widziałam niesamowite efekty po 2-tygodniowych challenge'ach, na przykład na brzuch czy coś tam, i stwierdziłam, że co mi szkodzi, mam cały rok, 2 tygodnie, a sprawdzę, nie? Tylko jeszcze do tego nie przystąpiłam. Natomiast może wszystko przed nami. Kochanie, poskacz se przez 10 minut bez przerwy. O, jest nawet smer przeźroczysty. Nie ma go. Znaczy w sensie, że jest czapka i nie ma smeru. Może to smer trup? Nie pochodził. No ale to znaczy, że duch. No to nie trup. Co? To nie trup, tylko duch. Tu! Jest jakby z wiolonczeli. Ty, co się upatrzysz, tego nie ma. No wystarczy. Co się upatrzysz, tego nie ma. Zobacz, jest niewidzialny! Zobacz! No. Teraz wpadłam na coś bardzo mądrego. Rocky ćwiczył na skakance. Cały czas. I jaki był? Champion? Nie? Kochanie, kupię ci drugą skakankę. Najlepiej, że kiedyś kupiłam sobie pierwszą skakankę. Teraz mam taką profesjonalną z Rockiego, nie? Ona jest fajna, bo się mi nie plącze. Bo kupiłam kiedyś taką, wiecie, zwykłą, bo ja tak... No nie ogar jestem w ogóle tematyczny. I kupiłam taką skakankę, jaką znałam. Czyli te, co są na salach gimnastycznych w podstawówce, gimnazjum i tak dalej. Skubana była za krótka, nogi mi się plątały i jeszcze sama mi się tu plątała. Tragedia, nie? Więc teraz mam takiego jak, taką jak w Rockim. Najpopularniejszą na Allegro. Co to się niesie? O, jest telefon. Nasza wieczorna rutyna. O, no tak. Już trochę tak. Słuchajcie, bierzemy się za trening. Ja trochę poskakałam, ale główny trening to są właśnie te maty. Krzysię odpala teraz. Co tutaj idzie? Co? Nie pomógł. Skończyliśmy. Skończyliśmy trening. Jesteśmy wyrąbani. Tak, jesteśmy spoceni. Nie wiem, czy to widać. Mniej widać niż jest.
A jesteśmy bardzo spaczeni. Ja już maty pozbierałem, Martusia zrobiła naszą najtrudniejszą piosenkę, której nie mogliśmy na początku przejść prawie na 100%. Prawie na 100%, to się na nie liczy. Na ostatnim kroku się pomyliłaś tylko. Mówiłam, trzymaj mnie. Ostatni krok. Ale to był ten czas, kiedy ludzie wyrzucają komputery przez okno, walą kopniaki w telewizor, byłam bardzo bliska. Dobrze było, gratuluję. O tak, teraz dzisiaj ja potrzebuję takiego masaż. Tak. Dobrze, zrobić coś. Dziś. Fenomen robotów sprzątających z funkcją samooczyszczenia. Zapomina się o nich totalnie. Nasz robot ma aktualnie własnego koka. I dywan. Tylko, że on jeździ już tak długo. No tak, dlatego go dzisiaj wzięłam już go, żeby wam nadmienić. To od... Ale zbiornik ma czyściutki, no nie? Tak, zbiornik nie czyściłam. I patrzcie, zbiornik, bo sam się opróżnia. Puściutki, no tak, nie? Zbiornik czysty, no. Zbiornik czysty. Jakiś się zjechał. I gitas, ale tu ja już się od miesiąca zbieram, żeby go posprzątać, nie? Ale to jest fenomen, to jest. Koczek. No i jest dowalony. To trzeba wyciągnąć. Jak się wyciąga to kółkoty, to zawsze... No ja to wyciągam. Jak to się wyciąga? Musisz zaciąć noża. O, dobrze. I podwantować z boku. Rulniki. Gniazda szerszeni narobił. No ale patrz już. No ale on jest pięknie. Tak fajnie rozwiązany, że jego się tak, otoczy. Patrz, tylko się to nie chce. No tylko się nie chce właśnie, bo jak już wszystko sam robi, to on jest już taki zakurzony, wezmę go od razu odkurzę. Bo on po prostu robi wszystko sam, nie? I się nikt nim nie przejmuje, bo po prostu jest czyste. Trzeba go posprzątać, że coś jest zapchane, gdy po prostu widzę, że są śmieci w salonie, a tak jak jest czysto. Tu nawet na tą szczotkę jak po pół roku, czy nie wiem, no pół roku to może nie, ale w cholerę. Dwa miesiące co nie. Dwa miesiące, no. Tylko, że wiesz, no my mamy też Alitę, bo gdyby nie Alita, to... To nie jest Alita, to są moje włosy, widzisz to? To jest brązowe włosy, są tu. Widzisz to? To są twoje, no. To są moje włosy. Leżałaś na podłodze? W ogóle mi nie wypadają, w ogóle pociąż mi włosy nie wypadają. Naprawdę nie mam z tym problemu. A jednak potrafię... zarżnąć robotą. Przydałoby się to, wiesz, umyć w ogóle. Ale nie mam czasu. Jutro musi sprzątać. No kto tu był odkurza, jak nie on? No właśnie. Właśnie nie wiedziałem, co ty mówisz, żebyś go czegoś tam... Dreamuś! Kto tu będzie sprzątał, jak nie ty? Dreamuś! Zaakceptowalnie czyste szczotki. Też uważam, że świetnie. Ja tu nigdy przesadnie pedantycznie nie byłam. Zbieram to i może śmigać kolejne parę miesięcy i ja znowu za parę miesięcy powiem, że przydałoby się wyszorować tą. Jeszcze koczek. A, jeszcze tą, to będzie wesoło. I teraz. Tak. Nie no, no jednak nawet roboty sprzątające upodobniają się do właścicieli. Koczek. Przychodzę z wypranym bodziakiem w tych wszystkich cudach. Na pierwszy rzut wygląda spoko, a z bliska to marchewka i tak została. No, także ja po prostu jestem beznadziejna i mam wrażenie, że nieważne jakiego ja specyfiku użyję, i tak efekt będzie mizerny. Że wybierać nie dał rady. Marchewka to po prostu zabójstwo dla ubranek. Chociaż i tak jest nieźle w porównaniu do zazwyczaj ubranek, które są po marchewce. Niemniej, teraz aktualnie Mikołaj ma bodziaka, który jest cały brudny od malewy. Tam, tutaj. Tu pod spodem, widzicie? O, Mikołaj chce sobie sięgnąć po aparat. Dzisiaj są walentynki, właściwie jak to widzicie, to walentynki były wczoraj. I powiem wam, że nie mieliśmy dzisiaj czasu na nic innego. Dostałam od Krzysia kartkę prześliczną, sam robił. I ja dzisiaj, ja teraz robię obiad. I najpierw, że to będzie najbardziej full romantyczny obiad, zaraz wam go pokażę. Otóż naszym obiadem walentynkowym będą dzisiaj jajka sadzone z ziemniakami i sałatą w dwóch różnych wydaniach, bo Krzyś woli na słono, a ja na słodko. Także happy Valentine's Day!
Ale spokojnie, jeszcze rozmrożam kurczaka, także na wieczór się bardziej postaram. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam minęły walentynki, czy spędzaliście je z drugą połówką, czy celebrowaliście je jako single. Dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy ktoś przyrządził lepszy obiad niż ja. Wydaje mi się, że chyba każdy. Lepiej by było, jakby pizzę zamówiła. Nie? A nawet nie mówię tego głośno. Słuchajcie, update naszej odświętnej walentynkowej kolacji. Mówią, że jak ktoś kocha, to przesala. Przesoliłam tak, że dzisiaj na bank zrealizujemy ilość 2 litrów wody dziennie, bo jajka były tak słone, że po prostu aż normalnie szkoda mi tych kur, które je zniosły.